just happened out there? Who the hell else is on the ship with us? We do not have control over the Sulaco's weapon system, sir. We have hostiles firing on us. This is Raider 6-5, returning fire. Remember your rules of engagement. Those are humans down there. They're fucking shooting at us, sir! Captain! We are under attack by human forces in the control room! What the hell is happening out there? Don't know, son. Do not fire unless fired upon. Think you can get to the Sulaco Bridge and destroy the weapon system? Sir, how in the hell? O'Neill, if you don't get moving, every Marine on both ships will die. Ignore that that sounded like a question and move your ass, grunt! Witam wszystkich, jestem Shrank. W tym odcinku zagrajmy w Aliens Colonial Marines. Kontynuujemy naszą przygodę z tą grą. Na początku się nie odzywałem, żebyście mogli spokojnie wysłuchać wszystkich dialogów. Tutaj zaatakowali nas jacyś ludzie, więc my ich tutaj musimy nauczyć kultury. Ten jaki w ogóle cwaniak. Kurczę, co on nam tu zrobił? Jaki typek. Niegrzeczny typ, no. Captain, we are under attack by human forces in the control room. What the hell is happening out there? Don't know, son. Do not fire unless fired upon. Think you can get to the Sulaco Bridge and destroy the weapon system? Sir, how in the hell? O'Neill, if you don't get moving, every Marine on both ships will die. Ignore that that sounded like a question and move your ass, grunt. Understood. Nie mamy karabinu pulsacyjnego. Bo zamieniliśmy go na strzelbę Higgsa. Powinniśmy zamienić tą poprzednią strzelbę. Nie wiedziałem, że te broni się zamienią. Więc zaczyna być tutaj w tej misji grubo. Przydałaby się broń, która ma lepszy zasięg. Kurczę, został nam jeden pasek życia. Z jakiegoś tam granata byśmy przywalili zaraz, czy co? Ten jaki tam kamper. Ile on tam chciał wziąć na klatę tego? Musimy tutaj wziąć apteczkę, damy radę się schować. Kurczę, tu jest za dużo, uciekaj. Czemu nie mamy karabinu pulsacyjnego? Czemu to się zawsze musi tak kończyć, no? Kurczę. Jakąś giwerę byście dali dobrą. Zaczyna być ciężko. Tamten nasz kompan O'Neill pobiegł na pełnej. Musimy się schować, żeby zregenerować punkty życia. Strasznie potrzebujemy tego kabinku pulsacyjnego. Kurczę, ilu tam wychodzi. Podbiegniemy zgarnąć tutaj tą kamizelkę. Ten jaki niegrzeczny koleś tu był. A, my tam mamy iść. Dobra, czekaj, O'Neill, bo my tutaj musimy sprawdzić, czy nie ma jakichś rzeczy do odnalezienia. Czy nie ma gdzieś karabinku pulsacyjnego. Kurczę, no. Czemu musiałem zrobić taką akcję, żeby zamienić karabinek pulsacyjny na strzelbę Higgsa? Powinniśmy zamienić zwykłego shotguna, bo ta strzelba jest dobra, naprawdę fajna. To jest O'Neill, czy kopiujesz? Zostaliśmy zniszczeni przez masowy kontratak przez ludzką. Jestem tutaj. Leżę na dole w pokoju schowkowym na Cargo Bay 3. O'Neill. Dobrze, stań fast, kid. Przychodzimy do ciebie. Żołnierze są wyglądają cię, tiny PMCs. To są broni dla hire. Co to znaczy?
It means forget the rules of engagement. They're trying to hide something, and we sure as hell ain't supposed to be up in here. So exterminate with extreme prejudice. Roger that, Bell. Ura to ashes. Get it done. Okej, dobrze. To nam się przyda. Teraz my trzaśniemy im z granata i będą mieli pozamiatane. Tak, tylko gdzie nam... O, dobrze, tutaj jesteś, O'Neill. Już miałem się pytać, gdzie nam uciekł O'Neill, a O'Neill tu. Czy tu nie ma jakiegoś bonusu schowanego? Nie. A coś tu było do kliknięcia chyba. A, osiągnięto limit. Dobrze, okej. To jest kamizelka. Ale nadal nie mamy kabinku pulsacyjnego i to jest niefajne. Dobrze, idziemy O'Neill. Lecimy na pełnej. Ale to ty musisz strzelać, bo ty masz karabinek, wiesz. Ja mam strzelbę. Otóż, nie mają w nas zrobienie taką hard akcję, że... Mamy dwie strzelby teraz. That's a bad sign. What do you want to do? I don't know. You know how to use a power loader? I loaded ordnance a bit during basic. Okej. Nie będziemy tutaj dyskutowali. My chętnie to zrobimy. Gdzie są teraz obcy? Ha, ha, ha. To jest pytanie. Tutaj są jakieś wskaźniki pocieszne. Okej, O'Neill, wiesz, możesz iść tutaj z nami. Ty tam nie musisz zostawać. Nie krępuj się. Actual. Can you see this on our cams? Who are these people? Tutaj są ludzie z obcymi na twarzy. Po prostu. Czy to oni byli szykowani do transportu? Czy to oni. Tutaj zostali tak przywiezieni, te komory zostały po prostu otwarte i zostali zainfekowani tym obcym. Bo to, że ten tutaj siedział, to już wiemy. Popatrzmy, czy nie ma tutaj czegoś do odkrycia fajnego. Okej, dobrze, udajemy się dalej. Aha. Ciśniemy to jak szaleni, więc wiesz. Nie rób scen. No. Aha. Podejdźmy tutaj. Okej, jest jakieś nagranie, więc sobie go odsłuchamy. Dr. Stanton, I'm rejecting your transfer request, and I'm rejecting it for one simple reason. There's nothing to be nervous about. I understand what you're going through. Believe me, a few weeks ago I practically was you, but I've been assured, mind you, that our safety is priority one. By now you'll have noticed the extra security provided by our benefactors, and as long as the PMCs are on the Sulaco, you will be safe.
dobrze, więc wiem już troszkę więcej. Te nagrania to też taki fajny sposób na przekazywanie fabuły, jakichś niewyjaśnionych rzeczy. Chciałeś być dla nas niemiły, więc była kara. Kurczę, przydałby się ten karabinek pulsacyjny naprawdę, bo to ta za pół gry karabinku pulsacyjnego nie zdobędziemy, to dopiero będzie ciekawie. To musimy uważać. To jajo jest zamknięte, więc my wiemy, że ono się otworzy. Musimy strzelać do nich, bo nie wiadomo, czy one już nie otworzyły się wcześniej, żeby były przygotowane na nas. Ten jaki go zabiliśmy, czy tu jesteś? Jaki niemilec. No. Gdzieś się do nas zbliża pociesznie jeden. O'Neill, ty do niego strzelaj, a nie ty go oglądasz. No, O'Neill, ja nie wiem, czy ty chodziłeś na strzelnicę, ale jak stąd wrócimy, to ty musisz to zrobić. Bo ty to strzelanie musisz sobie troszeczkę poćwiczyć, naprawdę. Teraz to już na pewno tam żaden nie będzie cwaniakował. Tak, patrzymy, czy nie ma tutaj jakiejś kolejnej rzeczy ciekawej ukrytej. Ale nie, dobrze więc. Tam miliard tych jaj obcych. Kurczę, tak przez okno. Ty troszkę za bardzo hard chciałeś być. Gdzieś ty upadł. Tutaj. I on teraz tamtąd nie wyjdzie, on tam będzie nas czekał. Kurczę, co za typ. Dobra, to my go tutaj ominiemy. No wreszcie, O'Neill, jak snajper się zachowałeś. Tutaj nic nie ma ukrytego. To jest jakiś panel do użycia. Ale co ten panel nam otworzył? Pewnie coś tam z przodu. Czas nam miga ten panel. Nie wiem, dobrze, wchodzimy tutaj. Zaczynam brakować naboi do... A nie, do tej mam jeszcze dużo, więc... brakuje. W takim wypadku to... się chcieliśmy oszukać, że nam brakuje, a jednak nie brakuje, więc... tam coś jest. Więc nas to interesuje.
Tylko pierw zobaczmy, co jest tutaj. Liczyczne jaja obcych. I to są naboje. Dobrze, to jest punkt kontrolny, więc w tym odcinku to było na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka. Dzięki za oglądanie.